Dzisiaj odbyło się piąte, ostatnie posiedzenie komisji powołanej przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dla zbadania katastrofy górniczej w zakładach górniczych Rudna, to jest tąpnięcia i wypadku zbiorowego. Przypomnę, w wypadku zbiorowym 8 pracowników poniosło śmierć, 21 uległo obrażeniom lekkim. Wstrząs, który spowodował tąpnięcie o niespotykanych zniszczeniach w historii KGHM-u, o niespotykanej ilości tych najtragiczniejszych ofiar, doprowadził do zniszczeń około bez mała 6 kilometrów wyrobisk podziemnych. Obrazowo mówiąc, te wyrobiska wykonane były na powierzchni około 90 tysięcy metrów kwadratowych. To tak dla porównania jest około 11-12 boisk piłkarskich. Niespotykane dotychczas zniszczenia spowodowane zostały mechanizmami, jakie zaszły w procesach pękania skał nad prowadzonymi robotami górniczymi. Miało to związek ze zróżnicowaną litologią, czyli strukturą warstw skalnych, jak również miało związek ze drganiami wywołanymi przez te wstrząsy. Tutaj chcę jeszcze dodać, że w tym samym czasie, to jest odległym między sobą o kilka milisekund, zaistniały dwa wstrząsy. Pierwszy o energii trochę mniejszej, rzędu 10-5 dżula, drugi powodujący już tą katastrofę 10-8. Praktycznie odległość czasowa jest tylko możliwa do zbadania specjalistycznego, a obrazowo na siebie nałożyły się dwa wysokoenergetyczne wstrząsy. Natura w tym przypadku zaskoczyła. Skala zniszczeń i skutków, jakie spowodowało tąpnięcie, niespotykana była do tej pory w historii KGHM-u. Komora, w której zginęło kilku pracowników, odległa była od ogniska wstrząsu około 1,5 kilometra. Do tej pory nie było takiej sytuacji, żeby największe skutki, największa ilość ofiar występowała w tak dużej odległości od ogniska wstrząsu. Komisja w wyniku prac sformułowała przyczyny zdarzenia, jak również określiła wnioski zapobiegawcze na przyszłość. Te wnioski zostały skierowane w trzech kierunkach: do przedsiębiorcy, do wszystkich kopalń podległych KGHM-owi i do tego zakładu, to znaczy do zakładu górniczego Rudna. Jeśli chodzi o możliwość kontynuacji robót górniczych w tym rejonie, to takowa istnieje po zastosowaniu się do pewnych zaleceń, a w sytuacji tego konkretnego rejonu muszą ulec pewnej weryfikacji zarówno kwestie geometryczne, jak i parametryczne prowadzonych robót. Komisja powołana przez prezesa nie zajmowała się oceną działalności służb kopalni oraz prowadzonych robót w kontekście zgodności z obowiązującymi dokumentami. Oceniała warunki inżynierskie i inżyniersko-techniczne w związku z zaistniałym zdarzeniem. Badana była prognoza, w oparciu o którą ocenia się skalę zagrożenia, w oparciu o którą formułuje się, określa się profilaktykę szeroko pojętą i w tym zakresie błędów nie stwierdzono. Sprawy związane z przestrzeganiem stricte przepisów, jak również prowadzenia robót w zgodności z obowiązującymi dokumentami, tą kwestią zajmuje się Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu, który swoje dochodzenie prowadzi i który w niedługim czasie zakończy pracę, sporządzając stosowne orzeczenie.